poprzednim odcinku na kanale Komputronik Gaming. Dwóch odpalonych jak ruski wentylator gości postanowiło złożyć zestaw w całości składający się z jednego producenta. Udało się. Prawie. A prawie robi wielką różnicę. Osiągnęli ponad 80% skuteczności. Teraz zostali z pecetem za około 30 tysięcy złotych, więc postanowili zrobić ekstremalne testy. Tysiące pesów plus, tak, to mi się podoba, no, tak ma być. Nie róbcie tego w domu. 600, 590 FPS-ów! Mamy to. 500, yes! O! O, nie! Ładnie teraz narobił. O, nie. Słuchajcie, nim przejdziemy do odcinka, bardzo ważna informacja przede wszystkim dla Was. Jest konkurs, w którym do zgarnięcia jest właśnie procesor i7-ka 11 generacji. W opisie macie wszystko, jeżeli chodzi o ten konkurs, i tam możecie dodawać pracę. A jakie jest zadanie? Musicie po prostu popuścić wodze swojej wyobraźni i opisać lub zilustrować, jaką technologię byś taką niezwykłą, niecodzienną wprowadził do swojego komputera. Siemano! Pewnie zastanawiacie się, dlaczego jest taki odstęp? Jakaś drama? Coś się dzieje? Może po prostu dystans społeczny zachowujemy? Nic z tych rzeczy. Piotr po prostu dzisiaj się nie kąpał i wolałem się nie zbliżać. I mi wyrosło coś na stopach. Jest z nami dzisiaj Wojtek oczywiście, bo jak cześć. Komputer, jak testy, to i ekspert, który przewyższa swoją wiedzą, wiedzę nas dwóch razem wziętych i pomnożonych razy 10. Do kwadratu podniesionych. O, nie przeginaj pan. No właśnie, już nie dodawaj sobie. Było nie? Sympatycznie, tak? Było sympatycznie. Ogólnie długo mnie nie było, bo w sumie, jak wiecie, nie ma o czym gadać ostatnio, jeżeli chodzi o komputery. Nieciekawa sytuacja, ale już ostatni odcinek wam powiedział, że jest coś nowego, o czym trzeba wam powiedzieć, więc oto jestem. Dokładnie, rusza się temat, więc słuchajcie, pytaliście też, ile FPS-ów, ile czego tam na tym komputerze. Obiecaliśmy testy, więc będą testy. Także po kolei powiem wam, co w dzisiejszym odcinku się zdarzy. Na początek opowiemy wam o tej nowej architekturze Intela i zaprezentujemy w ogóle ten zestaw jeszcze raz, bo małe zmiany musiały być wprowadzone. Później zrobimy sobie mały teleturniej, porównamy procesory ze starej i nowej generacji. My ze Smart Team będziemy musieli zgadnąć, ile FPS-ów wyszło po testach na grach. Ile przybyło? A jak ja powiedziałem? Ile wyszło? No, powiedzmy. O, pan Mądraliński widzę dalej w formie. No dobra. Druga część to będzie mały pojedynek między mną a Smart Team. Zobaczymy, kto lepiej wyczuje temat FPS-ów w grach. A trzecia część to część ekstremalna, w której postanowiliśmy podkręcić tego peceta i zobaczyć, ile uda się z niego wycisnąć maksymalnie. Także słuchajcie... No ale chwila, chwila. Jeszcze czwarta część. Że miało być, że Smarty wykręca kartę i bierze do domu ładnie. Dobra, moi drodzy, przejdźmy do odcinka. Przechodzimy, jazda! Słuchajcie, to teraz Wojtas nam powie najpierw, jakie kosmetyczne zmiany wprowadził do tego zestawu, a później powiesz nam może kilka słów, bo jesteśmy ciekawi z tą nową architekturą Intela, jak to pewnie w ogóle wygląda, co tam się zmieniło. No więc tak, chłopaki zużyły komputer i użyły pamięci, które były 3000 MHz CL15. Niby dobre pamięci, ale do takiego potwora, no to stwierdziłem, że damy ile się da. A tutaj dało się wsadzić 3600. Teoretycznie nawet można by szybsze, ale o tym za chwileczkę. Natomiast dodatkowo jeszcze zmieniliśmy zasilacz, daliśmy też 850, ponieważ zasilaczami jest naprawdę ciężko w tej chwili. Podobnie jak z kartami, no bo to też do koparek wszystko idzie i co mocniejszy zasilacz się trafi do kupienia, to od razu idzie do koparki. Więc no, ale mamy... po co ludziom do kopania? Rozumiem, że przez ten kanał Suezki, co się zatkało. Tak, tak, kopa, bo to dlatego, żeby właśnie trzeba wykopać ten statek, kanał, tak. No bo to po to. No kurde, to wszystko jest po to. Więc każda jeden karta... statek, a tyle problemów. Więc mamy 850 znowu, ale no przynajmniej udało mi się dorwać taką już teraz titanium, więc troszeczkę może więcej wytrzyma takich skoków napięcia, których tu spodziewam się dużo. No i w testach faktycznie tak było. No nie zmieniłem chłodzenia, chociaż tak naprawdę do tego procesora, który tutaj wsadziliśmy, bo pierwotnie tutaj miała być i7-ka 10 generacji, ale że pojawiła się 9-ka nowej generacji, no to nie mogliśmy się pohamować i już w poprzednim odcinku widzieliście, że była w środku.
i to chłodzenie 240 do i9 nowej jest troszeczkę słabo. Generalnie architektura się zmieniła. To jest właśnie dobry punkt wyjścia, że architektura się zmieniła. Intel to zapowiedział niedawno całkiem i wracają do tego całego TikTok całego, nie tego TikToka, którego kojarzycie, tej niedobrej aplikacji. A, myślałem, że założyli konto i zaczynają... Blisko, ale nie do końca. To wracają do takiego swojego systemu TikTok, czyli najpierw zmieniają architekturę, a w kolejnej generacji zmieniają proces na niższy. A co to oznacza dla procesora? No przede wszystkim w końcu wzrost wydajności jednego rdzenia przy tym samym taktowaniu. Czyli już nie tylko zyskujemy coraz wyższe taktowanie z generacji na generację, tylko przy tym samym taktowaniu mamy blisko 20% wyższą wydajność. Według Intela. To jest jedna rzecz. Dodatkowo doszły nam dodatkowe 4 linie PCI Express z procesora bezpośrednio idące do płyty. Co to daje? No, no to jest... To jest przystosowanie pod tą technologię, o której się teraz dużo mówi, czyli tego resizable bar. Pasek o zmiennym rozmiarze. Dokładnie to. Otóż mamy to, czyli funkcję, która pozwala procesorowi bezpośrednio ładować do pamięci karty graficznej dane z dysku. No i teraz musimy się połączyć z dyskiem, czyli PCI Express na M2, którym posiada 4 linie i kartą graficzną, która ma 16 linii. 16 plus 4? 20. Yeah! Nieźle. Jak to ale nie, mówiłem, no, że jest dużo mądrzejszy. Nie, jest, faktycznie. Dokładnie. Piotr by to 2 dni liczył. Nie, jest kalkulatorem. Dodatkowo mamy nową Integrę. No czyli tak. Nie trzeba mieć tej karty tak naprawdę. Tak, ile FPS-ów w Fortnite wyciągnę? No bez karty? Śmiechy na bok, Integra jest mocniejsza. Jest dwukrotnie mocniejsza niż poprzednia generacja. Od 3090? Nieźle. Tak. Dwa razy. To jest taki ukryty as w rękawie, no, tak? Intel o tym dużo nie mówi, ale jest, ale warto wiedzieć. Warto to wspomnieć o tym. Tak. Tak, więc mamy nową Integrę, która nie dość, że ma wyższą wydajność, to jeszcze w końcu ma wyjście HDMI 2.0. Co to oznacza? No że można podłączyć HDMI 2.0. Że możesz podłączyć dwa monitory do jednego wejścia. Bo dwa... Nie. Nie, to chyba nie DisplayPort tak, takie nas funkcje, ale generalnie pozwala nam to użyć wyższego odświeżania na zintegrowanej karcie. No tak. Mamy brak kart graficznych. Mamy nowe, fajne procesory. Dobry moment, żeby złożyć nową całą platformę, nowy PZ, no ale nie ma karty. Na karty trzeba poczekać, aż będą tańsze. Więc na tej Integrze można przejechać. Zostać na Integrze, chwilkę poczekać. Podepniemy nowy, fajny monitor z dużym odświeżaniem. Wszystko będzie działać. No oczywiście nie pogramy w najwyższych detalach, nie pogramy nawet Full HD, ale te 100 FPS-ów w Fortnite myślę, że jest dosyć osiągalne. No i co jeszcze, czyli te pamięci, o których już troszeczkę powiedziałem. Doszło oficjalne wsparcie dla 3200 MHz i to synchronicznie. I to Intel gwarantuje, że takie pamięci będą z tymi procesorami działać synchronicznie. W tym przypadku przynajmniej, jeżeli chodzi o i7 i 9. Natomiast realnie można jeszcze podnieść do 3600 mniej więcej. Tak w naszych testach wyszło, to od razu zdradzam wyniki testów, ponieważ dalej, jeżeli pójdziemy, to Intel zaczyna stosować już asynchroniczne połączenie. Żeby was nie zadać technikaliami, to po prostu mamy wyższe taktowanie, ale niższą wydajność. No dobra, wiemy już coś o tej generalnie konstrukcji. Wiemy też, że siedzi tam potwór w postaci 3090, której się nie da nie zauważyć w tej obudowie, bo po prostu zajmuje 3/4 całości. Mhm. I jeszcze możemy dodać jedną rzecz. To jest odblokowany procesor Intercom K. i9-11900K. I to na tym dzisiaj się będziemy troszkę bawić. Ale sprawdzimy to koniecznie, czy faktycznie zrobimy z niego prawdziwego potwora z zębami. Teraz czas na część rozrywkowo-teleturniejową, czyli pojedynek między mną a Smartim. Wojty powie grę, a my będziemy starać się strzelić w FPS-y. Kto będzie miał lepszego nosa do tego i ile wyjdzie FPS-ów, bo to też jest ciekawe, sprawdzamy. Słuchajcie, my tu mamy telefony, na nich będziemy zapisywać wyniki. A ja mam telefon z faktycznymi wynikami testów, tak, które zrobiłem. Pokazujemy wam te wyniki i później mówimy. Dobra. Tak, to... zacznijmy od tego, co testowałem. A testowałem na początku na i7-10700 zwyczajnym. Okej, czyli poprzednia generacja. Tak, i podam wam wyniki, jakie on uzyskał, a wy powiecie o... Znaczy, powiecie, ile FPS-ów uzyskał właśnie no, nasza i9-ka. Dobra, żebyśmy mieli jakiś punkt odniesienia. Tak. Zaczynamy od Cyberpunka. Dobra. Full HD, okay. Ustawienia Ultra, Ray Tracing też Ultra. I DLSS na jakość ustawiony, czyli mamy jeszcze wyższą jakość. No i mamy 86 FPS-ów na naszym starym zestawie. Okej. Okay. I to jest Full HD, tak? Tak, Full HD. 86 FPS-ów miała i7 poprzedniej generacji. Dobra. Dobra. Mam nadzieję, że nie przestrzelę. No ja też. 198. Dobra. Gotowy? Tak, tak. Pokażcie no do kamery. Zaczynamy. I proszę do mnie. To? O, proszę bardzo. Kto był bliżej? Kto płycik zdobył? No, zdecydowanie Smarty. Ajajaj.
Profesor. Do 100 nie dobiliśmy, ale mamy 98. No w tej skali to i tak jest całkiem spory przyrost. Do 100 FPS-ów nie udało się dojść, mamy 98. Chociaż w tej skali te 98 to jest całkiem spory przyrost, ponieważ mówimy praktycznie o ponad 10% przyrostu. 1-0 dla Smartiego, zapisujemy to w wynikach, a gramy o coś? Tak, przegrany dostaje klapsa z niespodzianką. Ode mnie. Od Wojtiego. O nie, ja nie chcę przegrać. A mam dużą niespodziankę. Sytuacja panowana, możemy przejść do kolejnych testów, tym razem, żeby jeszcze, zanim przejdziemy do e-sportu, przejdźmy jeszcze do jednej dosyć też w sumie świeżej gry, czyli Watch Dogs Legion. I na i7-ce poczciwej 93 FPS. Zobaczcie ogólnie, że ten komputer też tak w sumie całkiem nieźle sobie radzi, nie? Taka płynność w sumie, no ta karta, ten procesory, no to już można przyjemnie pograć. Dobra. Nie wiem. Dobra, mam. Okay, gotowy to jesteś? Pokazujemy. Dobra. Ile? Piotrek, widzę, że chciał troszkę stonować, a Smarty stwierdzi, że poszło. Ostatnio przeszarżowałem, to teraz nie chciałem. No i trzeba było, bo tym razem przyrost jest naprawdę tak, jak Intel obiecał. No nie! Mam to! Tak, to jest znowu punkcik dla Smartiego. Mamy, proszę bardzo, dokładnie rzecz biorąc, 110 FPS-ów. 18% przyrostu, nieco ponad. Więcej, ale wcale nie był tak bardzo bliżej zwycięstwa, był o 3 tak. punkty FPS-ów, kurde. Ale słuchaj, czujesz już pęd ręki Wojtiego, czy nie? Przejdźmy w takim razie do Fortnite'a. No i dobra, to mi się podoba. To on ma przewagę już. Tu do jednego punkcika cię tutaj wycyrkuje. Tutaj oczywiście nie szliśmy tak bez sensu w detalach maksymalnych. Mamy Full HD i kompetytywne ustawienia, tak zwane. Ja tak lubię je nazywać, czyli mamy wszystko na low, z wyjątkiem widoku, czyli zasięg rysowania, który jest epicki, no i tekstury. Karta ma 24 GB pamięci. Daliśmy maksymalne tekstury. Słuchaj, świetnie odrobiłeś pracę domową, naprawdę jestem. Nie podlizuj się! Aż łezka w oku się zakręciła. Nie podlizuj się! Mało kto wie, ale ja w Fortnite'a całe noce grywam. Ja wiem, bo ty do mnie piszesz. Nie można rozmawiać z prowadzącym, taka jest zasada. Zagramy gierkę. Ja mówię, Wojt, dzisiaj nie mam czasu. Dobrze. Jak ja mam to wygrać, jak oni są skupani? Ile mamy w takim razie w starym i7-ce? A, to takie dodatkowe pytanko. Stare i7-ce? Obstawiłbym, że coś koło 210 FPS-ów. Co chodzi? 224 w moim teście. Wiadomo, że Fortnite'a nie da się tak samo wszędzie sprawdzić, więc generalnie bardzo dobry rejon. Ale niepunktowane pytanie, bądź spokojny. Więc mamy 224 FPS-y na starej i7-ce. Co pokazała w tej grze nowa i9-ka? Okej. Ale mam teraz stresa, serio. Stresuj się, bardzo to dobrze. To jest już, wiecie, jak w karnych, nie można się pomylić. Dobra, jestem gotowy. Ja też. Pokazujecie. Wyskakujcie ze swoich wyników. No proszę do mnie teraz. Och, Piotr. Piotr, naprawdę. Intel jest dobry, ale nie aż tak. O nie, znowu przeszarżowałem. A ty to mnie chyba w ekran patrzysz, Smarty. No mamy właśnie. 257 w moim wyniku. Nie. Widzowie, ja nawet jakbym chciał, to i tak nie zauważy. Ja mam wadę wzroku, przypominam. Ja mam krótką wzroczność. Ja mam tu taką tabelkę w Excelu, że sam dużo tak patrzę. I masz okulary, przypomnijmy też. Mogę zdjąć. Nie, bo tak kred wygląda. Ale tak, mamy znowu bardzo dobry przyrost. 14, prawie 15% więcej. Bardzo dobry to my mamy wynik w naszym quizie. No, już jest 3-1. Teraz walka o honor. Ale mam jeszcze w takim razie pytanie, może tutaj Piotrek dobrze się trafi, ponieważ mamy też przyrost tak zwanego FPS low, czyli tych najniższych spadków, jakie były w grze. I to jest też od procesora bardzo mocno zależy. Jaki tutaj mamy przyrost? Jeżeli powiem wam, że aż poniżej 100, 99 FPS-ów na starej i7-ce odnotowałem, no to do ilu spadało na i9-ce? To jest dodatkowe pytanie, niepunktowane, ale... Dobra, ja nie patrzę. Chyba, nie że ja zdobędę punkty. No to powiedzmy. Żeby nie było. Tak. Poczekajcie, ja jeszcze nie napisałem. 99... Nie, patrzył, tak? W tabelkę patrzył. No ale ja sam nawet nie widzę patrzeć. Gdzie ja w tabelkę patrzył? No czy ty jesteś... Nie wiem. Jak masz dokładny wynik co do jednego, no, to ciągle... No chyba trochę było nierozsądne. No dobra, co patrzę? 180? 110. O, smart, no bez przesady. Tym razem faktycznie... Jest, udało się, a ile było? Wzrost był naprawdę ogromny, o prawie 60% w teście. Kurde. Trzykrotnie powtórzony wzrosło. Naprawdę i siódemka potrafiła łapać czasami mocniejsze spadki. No. Także mamy tutaj 100, no łatwo policzyć, jeżeli to mieliśmy 100, no to plus 60%, no to mamy 160. 160.
Więc mamy prawie 160. Czyli jest punkt. Low 1% za co? FPS. No nie, to był taki runda ratunkowa dla mnie to była. Kudłaty, nie, żadnych rzeczy. Rzucił mi koło ratunkowe, które ja złapałem do i Fortnite'a, się. Do Fortnite'a jeszcze wrócimy w bonusowym pytaniu, a teraz szybko jeszcze do CS-a przejdźmy. Tutaj mieliśmy najniższe ustawienia możliwe. Co prawda, competitive tak samo? Co prawda tak naprawdę taki sprzęt już pozwala spokojnie grać na najwyższych ustawieniach Full HD i też tych chyba nie brakowało, ale jest taka zasada, że dwa razy więcej FPS-ów niż mamy odświeżania, a że w CS-a możemy grać na 300 Hz, no to fajnie było mieć bliżej 600 FPS-ów. No dobra, czyli tak jak grają prosy. No, no dokładnie, jakby te detale tylko rozpraszają. No to mamy akurat 630 FPS-ów w i7. Napisałem drugi raz, jak trafiłem pierwszym, a tym nie trafię, to się wkurzę. Aha. Ale trudno. Dobra, dobra, ja chyba też mam, może trochę przeszarżuję, ale zróbmy to. CSGO procesor stoi. Ja to napisałem, co on wtedy, nie mów, że tym wygra. Tak, no nie! A ja to kurde! Mamy to! 718. To jest wynik mojego testu. A ja napisałem 720 i zmieniłem. Łatwiutko. Ktoś tu po prostu widzę, że siedzi i testuje gdzieś na boku testując obok mnie. Kurde, szkoda, że nie pokazałem tego. I po co ja to testowałem? Mogłem smarty ile wyjdzie? No. 720, w tak na oko. Ja ci mówiłem, pisz do mnie, ci wszystko powiem. Już tu nie jestem potrzebny, pytaj Smartiego następnym razem o wyniki. Te testy w ogóle, po co ja cały dzień traciłem, po prostu Smarty by wziął 720. Jaka gra? To będzie to. Przynajmniej e-sportowe, bo tylko tam troszkę się rozjeżdża w pozostałych grach. Jednej generacji byś musiał tylko dać. Jego konik. Do rządu wziąć do Ministerstwa Finansów, bo my tam ja bym się nadał, tak. Tu też nie będę was podpytywać, ale minimalny FPS też z 250 na prawie 300 poleciał, więc mamy też prawie 20%. Tak, Intel by no w tych grach, naprawdę w e-sportowych grach, ta i9 i ogólnie nowa generacja Intela robi robotę i tutaj zdecydowanie warto. Ile FPS ma nowa i9, zresztą no, stara i7 też, bo wyszło bardzo podobnie, ponieważ tutaj jakby nie procesor jest limitem, więc nie bijcie procesora, winni są w innym miejscu. Więc ile miał Fortnite? Wracamy do Fortnite'a. 4K, epickie wszystkie ustawienia, ray tracing. Wszystko, co się da na maksa zrobić, no dało się jeszcze 8K rozdzielczość, ale nie miałem takiego monitora. Ja nawet chyba na takich ustawieniach testowałem Fortnite'a, więc postaram się zasięgnąć głęboko do swojej pamięci profesorskiej. Nie wiem, czy się uda. Nie wyzywajcie. Mam dwie opcje i może nawet to jest moja odpowiedź, ale pokażę widzowie, bo jak się okazuje, że mam to w głowie, ewentualnie to, ale nie, to pierwsze odpowiadam. Okej, okay, no to proszę pierwsze było takie. Pokazać mi wyniki. O kurde, ale rozstrzał. Rozstrzał mocny. Ja dałem 190, chociaż 120 mi jeszcze chodziło. Smarty był najbliżej, pomylił się tylko dwukrotnie. 120? Nie. A dwukrotnie w dół? Tak. 30. 30. No, Fortnite na... Pamiętam, że było bardzo nisko. 30-90, najlepszy, najszybszy procesor i niestety 30 FPS-ów średnio. No to nie jest... Będzie klepanko. Ale ja chcę wiedzieć, ile da się wycisnąć z tego całego komputera. Będziemy go jak cytrynę cisnąć z tego powodu, że to jest właśnie główne zadanie i challenge tego odcinka. Więc przechodzimy do testu. Podkręcamy. Jesteśmy przy wielkim, ekstremalnym teście tego komputera. Wojty, co się będzie działo? Jak widzicie, jesteśmy już w biosie. Pierwsze, co zrobimy, to podniesiemy. Nie, poczekaj. Nieźle. Jak to zrobiłeś? Magiczne miejsce. Pan informatyk przeszedł do biosu. Nieźle. Zaczęło się grubo. Co dalej? No tutaj musimy zwiększyć nasz limit mocy zasilania dla procesora. MSI całkiem wygodnie to zrobił. Nie trzeba żadnych konkretnych wartości ustawiać. Wszystko mamy dostępne z takiego menu, gdzie wybieramy sobie boksowy cooler. To mamy limit do 125 W, czyli to, co jest TDP tego procesora. No to nam ograniczy do 3,5 GHz faktycznie cały czas traktowanie, czy będzie fiszka. Tego nie chcemy. Ustawienie, na którym testowaliśmy, czyli prawie 300 W, no to jest mniej więcej to, co nasze chłodzenie potrafi. A pójdziemy troszkę dalej, do 410 W. Taki limit dane dla procesora do tylu może pobrać. I szczerze, że ten procesor jest w stanie się do tych 400 W w takich pikach zbliżyć, więc będzie ciekawie. I jeszcze to jedną rzecz zrobimy, która normalnie jest wyłączona, mianowicie włączymy Enhanced Turbo. Daj mu miodu, w ogóle się nie przejmuj. Daj mu miodu. Malina! Tak. Ciśnij, Malina. O, też zaznacz, tak jest. F10, zapisujemy, wychodzimy i teraz czekamy, aż się ładuje system. No pan Wojtek. Drugi etap. W samym systemie już przechodzimy do podkręcenia karty graficznej. Okay. 3090, no to jest jeszcze co podkręcać. Włączamy naszego MSI Afterburnera. Czyli się teraz zminimalizowany włączył. Dorzuć tam do pieca, tam wiesz, w ogóle nie ten. Ze 100% do 107 podnosimy nasz limit zasilania dla karty.
Co oznacza, zdaje się, kolejne 402 dla karty graficznej. Czy szybka matematyka? Brzmi jak 300 FPS w Fortnite. Słuchaj, szybka albo matematykę wybierz jedna. Jeszcze komputer działa. Odpalamy Cyberpunka, bo to wiadomo jest gra troszkę killer. No jest, pięknie, dobrze. Kółeczko jedzie. Ty to jesteś pan profesor jednak. CD Projekt Red. Oddaję ci tytuł mojej profesury. On się przestraszyłem, nie? Bo był ten glitch. Ja mówię, kurde, co się... Zobacz, 260 FPS w Cyberpunku, widzisz to? 600, 590 FPS! Mamy to. 500... Prawie 600 było. Prawie 600, widziałem to. Robcie 1300! I robimy, mamy tytuł i miniaturę, 1300 FPS. Mamy clickbait perfekcyjny. Yes! Można tak grać. Dobra, 78, ale też wyrąbane było 1300. Tak, i było 1300, już jest zaliczone. Na razie działa, ale słuchajcie, troszkę się głośniej zrobiło. Co tu się dzieje, bo słyszysz to? Ej, Smarty, ale może się nie opieraj, bo tam sobie zgrillujesz łapę. Pierdzielę, bo się podpalę. Jest stabilnie, powiedzmy, tak. To teraz weźmy sobie faktycznie podkręcanie. Dawaj, czy to 500, będzie jeszcze więcej? 500 dawaj! Tak. 500 plus, wiadomo. Jest 500 FPS-u, bo. No jest więcej. Mamy kartę graficzną teraz 200. I na pamięciach przekroczyliśmy 10 GHz. I działa. No miał dłuższą przerwę odpoczynku. Chociaż słychać, że już nie jest szczęśliwy. Ten komputer już nie jest szczęśliwy, to chłodzenie chyba maksymalną obrotę osiąga. Ważne, że my jesteśmy osiąga. Szczęśliwi, tak, i się tak. Nie przejmuje. Co bo to kogo kupiłeś interesuje, komputer, dokładnie. Żeby robił w no. polu, a nie żeby się... Mamy, wiesz... proszę was, 85 stopni na procesorze. Więc no już jest troszkę ciepło. Jest zapas. Proszę, wyłączcie cienie, proszę, wyłączcie cienie. Nie wytrzyma tego dłużej. Idziemy jeszcze krok dalej. No dawaj dalej, bo jeszcze ciśnie, a tych FPS-ów mogą być tam więcej. Możemy jeszcze dać procesor podkręcić, a najpierw zobaczmy, ile z kartu da się wycisnąć. A na maksa? 150 i... Taki oszczędny jesteś. Takie myślę 900, no. Albo 1000, niech będzie. 1000 no, na pamięci. No, 1000 FPS-ów plus, plus, tak, to mi się podoba, no, tak ma być. Nie róbcie tego w domu. Ale jeździ jak kombajn. O! O no, system nam się zawiesił. O co jest? Na razie się system zawiesił. Byniu, ale mówisz, że się nie popsuje. O nie! Ładnie teraz narobił. O nie. No i żeś narobił ładnie teraz. No. Powiedz mi, dumny z siebie jesteś? Dumny jesteś? Wiesz, że to kosztowało? Ej, weź na chwilę. Ej, mówiłem ci już, nie podkręcaj tego suwaka. No mówiłem ci, no przesadzasz, mówiłem, patrz, miałeś już tam z 500 jeszcze do 1000 dopiero. Ja też żartowałem przecież. No to, ty, to nam się dajesz podpuszczać, przecież wiesz, że my się nie znamy. No i teraz piszczy wszystko. Czekaj, tutaj. No tak, czy my się znamy, ale mówiliśmy do 500 maksymalnie. No ja też tak mówiłem. No. Ja mówiłem, jak jest 1300 FPS-ów, to starczy, nie, po co jeszcze? Ej, ta karta 14 koła kosztuje. Tu mógłbyś smażyć jajka na tym. A jakby się włączyli, No mówiłem, że 100 stopni ma na pamięciach ponad 100. No jest przypał. Powiemy, że... Bylebyśmy za tą kartę nie płacili. Taka już przyszła. No... Pakujemy tą kartę. Usuńcie te nagrania. No. Znaczy tak, teraz dogrywamy, że niby komputer działa, że już go włączyliśmy. Ja będę dmuchał. Ty dmuchaj. Tak. I spakujemy to wszystko, że niby nigdy nie. I u kuriera walnęło. Tak. O. Odsyłamy tą kartę do nich i jak oni ten, to kurier walną. Dobra? Dobra. To tak robimy. Dałoby radę tak zrobić, żeby jej się na nagrywkach nie było? 3 lata pracy. A ten procesor? No trochę śmierdzi, nie? Takie jest trochę. Nie, to akurat ty też, a jednak żyjesz. Słuchajcie, jesteśmy po tym ekstremalnym teście. Jak widzicie, wszystko działa bardzo dobrze. Tak. Teraz już na poważnie. Jest pewna nauka, która płynie z tego podkręcania, o której musicie pamiętać, wiedza, którą musicie znać. Coś, co było nawet dla Wojtka pewnym zaskoczeniem, póki nie zaczął testować tych nowych generacji procesorów. Także Wojtku? Tak, no zaskoczenie było takie, że topowy sprzęt wymaga topowego zasilacza. No nie, tak całkiem już na poważnie mówiąc, faktycznie tak jest. O ile te 850 W w 10 generacji Intela z tą kartą, taki faktycznie porządny 850-watowy zasilacz, ja bym jeszcze był w stanie polecić i powiedzieć, że nie podkręcaj, będzie działać. No i w sumie działało, testy przeszły, było ok. Ale już podkręcanie i to jeszcze z procesorem, który faktycznie jest dużo bardziej prądożerny niż poprzednia generacja, no to tu już po prostu się ten limit wyczerpuje i nawet, no wiadomo, że tutaj mieliśmy ten blackout troszeczkę przesadzony, ale... Ja się serio zestresowałem. Ja też się zestresowałem. Dobra, to słuchaj, ja tak zadam to bardzo proste pytanie, żeby każdy na pewno zrozumiał. 11. generacja procesorów oznacza 1000-watowy zasilacz? No jeżeli nie wsadzisz karty graficznej, to niekoniecznie, nie? Okay. Ale...
Ale z taką kartą, to faktycznie te 1000 to jest takie już naprawdę minimum. Minimum, okej. Tak, minimum. 1000-1200, jeżeli nie chcecie iść jakieś tam platiniumy albo titaniumy, jeżeli chodzi o certyfikaty, można spokojnie iść w Golda 1200, to jest też okej, do takiego zestawu dla gracza. No, okay. Moi drodzy, jak sami widzicie, potrzebujecie nie tylko drogiego procesora, nie tylko ultra drogiej karty graficznej, ale jeszcze drogiego zasilacza. Nie ma lekko. No tak, zdecydowanie musicie pamiętać, żeby też dopieszczać inne części komputera i zasilacz, który się wydaje gdzieś tam w tle działającym sprzętem, tak naprawdę może się okazać kluczowy, jeżeli nie będzie wystarczająco mocny, zwłaszcza przy tych poborach prądu, które są narzucone przez nowe generacje, może się okazać, że zasilacz będzie głównym problemem w naszym komputerze. Także tu zasilacz zdecydowanie, mimo że jest z wysokiej półki... 850 zł. No właśnie. Zasilacz. Wysoka półka zasilacza ze wszystkimi certyfikatami, nadal 850 to jest za mało, musimy celować 1000 do góry. Dzięki wielkie za oglądanie, że byliście z nami, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to koniecznie wiecie co zrobić z tym. Piszcie, jakie macie jeszcze pomysły na testy komputerów. Dla Was jeszcze ważna informacja, trwa promocja na stronie Computronic w konfiguratorze, jeżeli składacie komputer, to montaż macie za złotówkę. Także nie dopłacacie tutaj, a profesjonalny montaż zrobiony przez naszych ekspertów jest za tą symboliczną zetę, więc warto się też tym zainteresować, a pewne sugestie, tak jak mówił Wojtek, nawet bez tych trudno dostępnych kart graficznych, ale już fajna baza wyjściowa, propozycje w opisie filmu. Już nie mógł się powstrzymać. Już zaczął czy ty grać. Grasz? Lubię. Czy jaka dama ty grasz? Ale no patrz, 1-2 wyszedł. Zobacz, policja się nie pojawiła od razu, tylko musiałem chwilkę poczekać. Moi drodzy, tym pozytywnym akcentem się żegnamy. Trzymajcie się, na razie, cześć! Trzymajcie się, cześć, hejo, cześć. Na razie.